Światowy Dzień Zdrowia, a co roku świętujemy obchody Światowego Dnia Zdrowia w naszym powiecie. I w tym roku ten event, który dzisiaj świętujemy, zorganizowaliśmy na terenie przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Jesteśmy ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Olkuszu. Przybyliśmy tu z okazji Światowego Dnia Wody. Zorganizowany przez Sanepid Olkuski i Wodociągi Olkuskie. Został przedstawiony nam proces powstawania produkcji wody w naszym mieście oraz została przedstawiona nam historia wodociągów olkuskich. W XV wieku na tym terenie istniała już namiastka przedsiębiorstwa wodociągów, ponieważ Rada Miejska w Olkuszu zatrudniała dwóch rurmistrzów. Rurmistrze to byli ludzie, których zadaniem było doprowadzenie wody do centrum miasta i opatrywanie, jak to jest napisane, tychże rur, żeby woda w sposób niezakłócony dopływała do centrum miasta. Dzisiaj się wydarzyła rzecz bardzo miła dla wielu pracowników wodociągów i nie tylko, bo też dla pracowników Sanepidu, który jest reprezentowany między innymi przez naszą sympatyczną tu panią dyrektor. I jest to jedno ze zdarzeń, które od kilku lat już promujemy w otoczeniu, w środowisku Olkusza i nie tylko, w środowisku czterech gmin, gdzie operatorem wody jest przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji. Jest to promowanie naszej pracy, tak prawdę mówiąc, promowanie jakości naszej wody, której jakość jest potwierdzana przez sanepid cykliczny. Znajdujemy się w budynku akcelatoru. Akcelatory są to takie urządzenia, które służą do, ponieważ woda skopalniana nie nadaje się bezpośrednio do picia, więc ona musi przejść tak zwany etap koagulacji. Właśnie do tego służą akcelatory. Jest to pierwszy etap uzdatniania wody, gdzie dodawane są koagulanty w postaci wapna hydratyzowanego i siarczanu w odpowiednich ilościach, dobieranych przez w zależności od przepływu wody, od zanieczyszczenia wody. I tak woda skoagulowana dopiero może płynąć na filtry, gdzie przechodzi drugi etap, czyli filtracji. Po tym etapie woda jeszcze nie nadaje się do picia. Musi przejść trzeci etap, tak zwany dezynfekcji. Podobało mi się, gdy pan, który nas oprowadzał, opowiadał nam historię właśnie, jak powstawały te rurociągi. Mnie bardzo podobał się wykład na temat historii właśnie tych wodociągów, ponieważ uważam, że był bardzo ciekawy. I bardzo miło nam, że możemy się podzielić tą informacją, czy pokazać kawałek tego przedsiębiorstwa tym młodym ludziom. Jeżeli to przybiera formę właściwej zabawy, jeżeli możemy przy okazji pokazać sprzęt najnowocześniejszy, jaki posiadamy z zakupów ostatnich lat, to jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Myślę, że pedagodzy i rodzice też. Znajdujemy się na stacji uzdatniania wody w Olkuszu z okazji Światowego Dnia Wody. My jako wykonawstwo prezentujemy tutaj wiertnice do przewiertów sterowanych, układania rurociągu metodą bezwykopową. Ta rzecz, która akurat jest wyprowadzona, służy do wiercenia pilotowego, czyli w to miejsce, gdzie chcemy poprowadzić rurę, najpierw wpychamy właśnie takie żerdzie, potem demontujemy tą końcówkę, zakładamy taki rozwiertak, który poszerza otwór i za nim wciągamy rurę. Tutaj akurat widzimy zaszownik z żerdziami. Akurat jest tutaj około 100 metrów żerdzi, czyli potrafimy na tym zestawem wciągnąć 100 metrów rurociągu. Od Fi40 do praktycznie 350. Dla lepszego właśnie wypłukiwania tych zwiercin ze środka stosujemy takie połączenie bentonitu i wody, który jest mieszany właśnie w tych dwóch zbiornikach po 2000 metrów, po 2000 litrów. Umożliwia to lepszy posuw tej rury wciąganej do środka. Do zgrzewania tych rur stosujemy zgrzewarkę doczołową. Te dwie rury rozgrzewa się końce i ciśnieniowo
łączy się w całość. Powstaje wtedy połączenie sztywne, rury po 12 metrów i ile jest potrzeba, tyle zgrzewamy. Do takiego połączonego już zawodowego wodociągu wcięcia robimy przez siodełka, które są dogrzewane od góry rury. Następnie przez wiertło, które jest tutaj w środku, jest wiercony otwór. Montuje się w ten sposób, zgrzewa się, po wystygnięciu przewierca się otwór i wtedy już normalnie może woda płynąć bez zamykania całego obiektu. A tak wygląda już po połączeniu. Rozmawialiśmy z młodzieżą o roli wody w życiu każdego człowieka i naszej planety i jak ważne jest oszczędzanie wody, z czego młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy, a to dlatego, że dane im było urodzić się tutaj w Olkuszu, na szczęście, gdzie problemu z wodą jeszcze nie ma. Natomiast wiemy, że na świecie ten problem jest ogromny, dlatego WHO zaproponowało obchody tego dnia, żeby zwrócić uwagę na Światowy Dzień Zdrowia. Jest to również okazja do tego, żeby podziękować panu prezesowi, przez na ręce pana prezesa. Te podziękowania zostały przekazane wszystkim pracownikom przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Ja potwierdzam tutaj bardzo dobrą jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo, jak również fakt posiadania przez przedsiębiorstwo akredytowanego laboratorium, które musi zatwierdzić również inspektor sanitarny. Chciałem jeszcze przedstawić tutaj pana Krzysztofa Piątka, który jest kierownikiem stacji uzdatnienia wody, który na co dzień zajmuje się tym, żeby ten organizm funkcjonował całą dobę i stwarzał bezpieczeństwo stałej dostawy dobrej jakości wody dla mieszkańców. Dwie minutki i już jesteśmy gotowi, choć tutaj burza mózgów była. Tak piękne są wszystkie prace, że naprawdę jury miało ogromny problem w wyłonieniu zwycięzcy. Ja zapowiadałam, że będą wyjątkowe podziękowania i kwiaty, są kwiaty. Kwiaty, panie prezesie, na ręce pana prezesa, kwiaty od inspektora sanitarnego i wszystkich moich pracowników z okazji Światowego Dnia Wody. Przede wszystkim dziękuję panu prezesowi za ogromny wkład, jeżeli chodzi o zdrowie publiczne. Tak jak mówiłam, woda odgrywa ogromną rolę w naszym życiu i ogromną rolę w bezpieczeństwie. Panie prezesie, bardzo dziękuję. Ja tutaj zaświadczam o ogromnej prawidłowości, jeżeli chodzi o monitoring wody, czyli badanie wody, codzienne badanie wody, czy jest przydatna do spożycia. Dziękuję za ogromny wkład również w edukację naszego młodego pokolenia. Dziękuję za współpracę. Proszę przekazać pracownikom życzenia ode mnie. Dziękuję bardzo. Może powiem tutaj dla pana Józefa również, chylę głowę przed wiedzą i ogromnym wkładem w życie społeczeństwa naszego całego powiatu. Dziękuję bardzo za współpracę. Dziękuję. Jedyna okazja. Przyjazd sanepidem. Powiem krótko, ładne kwiaty. Mężczyźni od pięknej kobiety dostają kwiaty. Jest to dla nas bardzo bardzo duże honorowanie, tak się dziękuję pani dyrektor. Ja pozwolę sobie tak kwiaty naszej pracownicy Beczy, która była moderatorem dzisiejszego przedsięwzięcia. Pani Mała, bardzo dziękuję. Proszę przekazać załodze. Z mojej strony chciałem powiedzieć przed oficjalnym ogłoszeniem wyników naszych trzyosobowego składu jury, że mieliśmy bardzo duży problem, dlatego że państwo, czy dzieci, czy państwo, to lepiej brzmi, wykonaliście kawał dobrej roboty z dużym przemyśleniem i bardzo to była kompletna praca. Ale wynik jest jak jest i przekazuję pani szefowej, czyli z prośbą o ogłoszenie. Z ogromną przyjemnością.
mam zaszczyt ogłosić, że zwycięzcą pierwszego miejsca jest SP numer 1. Magda potrafiła pięknie obronić swoją pracę, że Magda, przede wszystkim to ty uratowałaś tutaj cały zespół, bo wszystkie prace były piękne. Nagroda za pierwsze miejsce dla was. Bardzo proszę. Proszę bardzo. Pani Karolina Kocjan. Pani Julia Kaliś i pani Magdalena Jochymek. Proszę panie prezesie. I jeszcze raz brawa dla dziewczyn i dla SP numer 1. Odbiera się lewa, prawa się ma gratulujemy. Karolina. Super praca. I ex aequo, dwa drugie miejsca i brawa dla SP numer 4 i SP numer 5. Gratulujemy szkole i artystom. Zapraszamy artystów tutaj do nas. Damian Węgotek. Szkoła numer 5. Damian, gratulujemy ci. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Gratuluję. Alicja Trulka. Gratuluję. Niech ci psy dobrze czekają. Pan Bernejczyk, tak? I Aleksandra Kuciak. Gratuluję. Szkoła numer 5. Czyli jeszcze raz brawa dla piątki i zapraszamy czwórkę. Zapraszamy numer 4 szkołę. Zaczynamy od Julii, tak? Julia Szelok. Gratuluję. Dziękujemy bardzo. Monika. Monika, gratuluję ci. Dziękuję. I Daniel Wiśniewski, tak? Gratulujemy Danielu. Szkoła podstawowa numer 5. Bardzo serdecznie dziękujemy. Tak, szkoła podstawowa numer 4. Bardzo dziękujemy za udział. Proszę przekazać podziękowania pani dyrektor. Dziękuję bardzo. I szkoła podstawowa numer 1. Zapraszamy. Dziękuję. Proszę przekazać podziękowania pani dyrektor. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy opiekunów i laureatów do wspólnego zdjęcia. Jury. Może tutaj.